członkowy, co znakomicie zmniejsza koszt szkolenia pilotów. Dodatkowo Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego posiada na wyposażeniu śmigłowce Robinson R-44. A przed trybuną orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem podpułkownika Artura Czereszewskiego, tambur majorem jest młodszy chorąży Tomasz Pieczka. Zobacz, tam następne lecą. W następnej kolejności widzimy śmigłowce z pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych, w której w skład wchodzą 49. Baza Lotnicza z Pruszcza Gdańskiego i 56. Baza Lotnicza z Wrocławia. Realizują załogi śmigłowców Mi-2. Możemy wymienić loty na desantowanie wojsk, loty na rozpoznanie oraz dostarczanie celów na ziemi, na wodnych i powietrznych, zadymianie i rozpoznanie zdarzeń chemicznych. Statki powietrzne, jak mogą Państwo podziwiać, w tej chwili to produkowane w Polsce wielozadaniowe śmigłowce W-3 Sokół 7 Dywizjonu Lotniczego wchodzącego w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim formacji Rąk. Ugrupowaniem dowodzi porucznik pilota Grzegorz Różniak. Śmigłowce te są podstawowym elementem uzbrojenia dywizjonu wyposażone w dwulufowe działko 23 mm oraz 4 wysiewniki na uzbrojenie podwieszane. Mi-8 i 2 W-3. Średnie śmigłowce Mi-8 specjalnie przystosowane są do przewozu pasażerów. W przyszłości były wykorzystywane także do powietrznego transportu najważniejszych osób w państwie. Zabezpieczały także wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w naszym kraju. Śmigłowiec W-3 to w pełni polskiej produkcji konstrukcja zaprojektowana przez Zakład Myśliwych. I kapitana pilota Macieja Wizło. Zdjęcia robi, wiesz? Pewnie nagrywa film. I już zbliża się do nas ugrupowanie 4 śmigłowców Mi-8 Mi-17. Prowadzącym jest kapitan Łukasz Szczesny. Śmigłowce te należą do 1 Dywizjonu Lotniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Jednostka wykonuje takie zadanie jak transport powietrzny, desantowanie, wsparcie ogniowe i zabezpieczenie pododdziałów bojowych i brygady, jakimi są bataliony kawalerii powietrznej. Kolejne 4 statki powietrzne to ciężkie śmigłowce bojowe Mi-24 z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, stacjonujące w 56. Bazie Lotnictwa w Wrocławiu. Maksymalna prędkość śmigłowca wynosi 335 km na godzinę, co sprawia, że jest jednym z najszybszych śmigłowców na świecie. Uzbrojenie śmigłowców ma być pełnym powykonanym maszynowym rzutem wstrzymującym 4-5 tysięcy wystrzałów w minutę. Różne zadania realizowane przez załogi śmigłowców Mi-24 to zwalczanie opancerzonych celów naziemnych oraz wsparcie lotnicze pod oddziałów wojsk własnych. Ugrupowanie prowadzi major pilot Jacek Janowski. Już zbliżają się do nas 3 śmigłowce S-70 i Black Hawk, należące do polskiej policji. Głównym ich przeznaczeniem są działania kontrterrorystyczne, zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz ewakuacja ludności. W skład załogi śmigłowca wchodzi dowódca statku powietrznego, drugi pilot oraz technik pokładowy. Dodatkowo na pokładzie mogą znajdować się funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji. Podstawa do jego opracowania, wybrano produkowany dokument na licencji w silniku śmigłowiec Mi-2. W stosunku do Mi-2 otrzymał
S-20 Mefa lecące w ugrupowaniu z dwoma samolotami PZL-104 Wilka. Lotno-pilotażowych zbliżonych do samolotów odrzutowych. Samolot zaprojektowany do szkolenia pilotów wojskowych. Ugrupowanie prowadzi dowódca zespołu, podpułkownik pilot Dariusz Zachórski. Przed Państwem kolejne trzy samoloty transportowe M28 Bryza, tym razem z trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. Samolot wielozadaniowy krótkiego stacji lądowania. Przeznaczeniem samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków i ewakuacja rannych. Ugrupowanie prowadzi major pilot Piotr Łom. Będącym na wyposażeniu sił powietrznych, który możemy aktualnie podziwiać, jest Gulfstream G550 wykonujący lot w asyście dwóch myśliwców F-16. Samolot ten przeznaczony jest do przewozu najważniejszych osób w państwie. Na pokład może zabrać maksymalnie 16 pasażerów. Przy ograniczonej liczbie pasażerów może dolecieć bezpośrednio z Warszawy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zbliża się do Łona, by tuż z siły powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej samolot Boeing 737-800 New Generation, prezentowany w okolicznościowym malowaniu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w asyście myśliwców F-16. Na ostateczny B737 wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego, którego imię nosi prezentowany stacji powietrzny.
widzisz? Po drugim profilacie na Warszawę pojawią się trzy samoloty M346 Bielik z czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Służą one do zaawansowanego szkolenia lotniczego kandydatów na pilotów samolotów wysokomanewrowych, to jest F-16. Siły powietrzne obecnie posiadają 8 takich samolotów, a docelowo będą dysponować flotą 16 statków powietrznych. I na niebie pojawiają się Jastrzębie, czyli polskie myśliwce F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Są przeznaczone zarówno do prowadzenia defensywnej i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej, precyzyjnego atakowania obiektów naziemnych, kontroli lotniczej wysuniętych obszarów przeciwnika, jak również do bliskiego wsparcia lotniczego sił lądowych, wargi oraz do prowadzenia rozpoznania. Szanowni Państwo, i rozpoczynamy. Przed nami motocyklowa asysta honorowa. Asysta powoływana jest przy oficjalnych wizytach najważniejszych w państwie. Skład uwarunkowany jest rangą wizyty i zapotrzebowania. Najczęściej składa się z siedmiu motocyklistów. Kolejne torowiary są znakowane z wideorejestratorem Opel Insignia. Jest na co dzień wykorzystywany do służby w całym kraju. Wyposażona w napęd o łącznej mocy 180 kW. Kolejny pojazd to 5-osobowy Opel Mokka. A tuż za nim dwa nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami BMW 330i. Ambulans pogotowia ruchu drogowego wykorzystywany w codziennej służbie przez komórki ruchu drogowego do drogowych. Następnie Long Range Acoustic Device, urządzenie dźwiękowe danych jego zasięgu przytwierdzone do tego biegu za mocą ruszenia w mieście. Automatycznie wyrzut granatów w zawiesce CAW 1-3 przytwierdzone do podłogi pojazdu Mitsubishi F200. Skuter wodny na pojazdu oznakowana obrócią Sportnisko 65 tysięcy kraw, ciągnięta na oznakowany przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych we wyjeżdżalny pojemnik. Uznanie Volkswagenem T6 przeznaczone do pełnienia służby patrolowej oraz przewozu osób zatrzymanych, 7-osobowy. Tuż za nim oznakowany radiowóz Crafter. Kolejny to wiatrowata, ruchome stanowisko dowodzenia. A tuż za nim pojazdy konwojowe, dwie małe więźniarki na Volkswagen Crafterze. Dwie małe więźniarki Ford Transit, przeznaczone do realizacji konwojów i doprowadzenia osób. Do trybuny zbliża się armatka wodna Typhoon 3.
Pojazd przystosowany jest do miotania zarówno samej wody, jak i wody ze środkami drażniącymi. Państwową Straż Pożarną reprezentować będą najnowocześniejsze pojazdy posiadające najnowsze i unikalne rozwiązania technologiczne. Przed Państwem ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o pojemności zbiornika wody 5000 litrów. Za nim średni samochód specjalny rozpoznawczo-premierowy CBR-N. Kolejny to średni samochód specjalny dowodzenia i łączności na podwoziu Renault Midlum. I samochód ratownictwa drogowego Renault Mega City przeznaczony jest do prowadzenia profesjonalnych działań. Kolejny to ciężki samochód specjalny dźwig o maksymalnym dźwigu 40 ton na podwoziu Volvo FM. Ciężki samochód specjalny z drabiną Iveco Magirus, a za nim ciężki samochód nośnik kontenerów na podwoziu Mercedes Actros i jako ostatni z Państwowej Straży Pożarnej samochód specjalny cysterna. Przed Państwem pojazdy wystawione przez Straż Graniczną, jako pierwszy motocykl Kawasaki Versys 1000 oraz Yamaha Quaddy. Pani Quad UTV, Toyota RAV4, przeznaczona w Straży Granicznej jako samochód kontrolowy. Ford Ranger, wykorzystywany do ochrony granicy państwowej oraz szlaków komunikacyjnych. Samochód terenowy Toyota Land Cruiser i pojazd terenowy Toyota Hilux. Następnie Opel Movano przeznaczony jako samochód do przewozu osób zatrzymanych oraz Mercedes Maxus. Jest to ruchoma stacja radarowa wykorzystywana podczas wykonywania zadań służbowych. A teraz sprzęt Straży Ochrony Kolei. Na przodzie kolumny jadą samochody operacyjne marki Isuzu D-Max Double Cab. Za samochodami Isuzu widzimy oznakowane samochody interwencyjne SOP, marki Volkswagen, Camaro. Straż Ochrony Kolei dysponuje również mobilnymi centrami monitoringu na podwoziu Mercedesa Sprintera. Były również pojazdy Krajowej Administracji Skarbowej Mercedes Vito oraz Mercedes Sprinter. Przed nami pojazdy prezentowane.